Was serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z króciutkim filmem, który będzie testem na żywo, jak widzicie w tytule filmu. I będzie to test na żywo najnowszego tuszu do rzęs od L'Oreal Sculpt by Fall/Wings. Otrzymałam pudełko z tym tuszem do testowania już jakiś czas temu, ale z uwagi na to, że moje rzęsy z natury są bardzo krótkie, stwierdziłam, że chyba nie są odpowiednim materiałem do tego, żeby testować na nich jakikolwiek tusz do rzęs, jakąkolwiek maskarę. Dlatego też długo się wzbraniałam przed nagraniem tego testu, ale po namowach mojej YouTube'owej siostry Ani, którą serdecznie pozdrawiam, stwierdziłam, że faktycznie dlaczego by nie, przecież nie wszystkie dziewczyny mają długie, piękne rzęsy i być może właśnie te, które posiadaczkami takich nie są, czyli mają podobny problem jak ja, czyli mają króciutkie rzęski, być może będą chciały zobaczyć, jak to właśnie wygląda na ich rzęsach, czy ta maskara coś w ogóle robi. Dlatego też właśnie zdecydowałam się nagrać ten test. Ten test będzie wyjątkowy o tyle, że L'Oreal przysłał mi tych tuszy więcej, więc jednym się podzieliłam, a ostatni z nich zostawiłam dla Was na rozdanie, ale o tym na koniec filmu. Póki co powiem Wam pokrótce o tym, jak się prezentuje ten tusz do rzęs. Pierwsze co, to oczywiście opakowanie. Opakowanie mi się podoba, ogólnie opakowania tuszy z L'Oreala są zawsze bardzo designerskie, ja na to zwracam uwagę. Na przedzie tego produktu mamy napis Fall/Wings, czyli po prostu nazwę tego produktu. Kolejna rzecz, która jest charakterystyczna dla tego produktu i myślę, że chyba jeszcze żadna inna marka tego typu designu szczoteczki u siebie nie miała. Szczoteczka wygląda bardziej jak nożyk, grzebyczek. Ciężko mi to nazwać, ale generalnie jest silikonowa. Ciężko jest mi ją bardziej opisać, ale widzicie to, więc myślę, że moje tłumaczenie i opowiadanie Wam o tym, jak ona wygląda, jest po prostu zbędne. Kolejna rzecz to jest to, że tusz jest po prostu całkowicie czarny. Jest on bardzo czarny i myślę, że jest to również istotny fakt, ponieważ nie wszystkie tusze są tak permanentnie czarne, niektóre są bardziej takie delikatne. To by było na tyle, jeżeli chodzi o design opakowania. Jeżeli chodzi o cenę, to niestety, ale nie sprawdzałam jej, natomiast podlinkuję Wam w opisie, jak zawsze, link dam Wam do tego produktu, więc będziecie mogły sobie zobaczyć, czy jest on na Waszą kieszeń. Teraz już bez zbędnego gadania przechodzimy do wykonania makijażu rzęs tą właśnie oto maskarą. Tu możecie widzieć moje rzęsy, jak wyglądają bez totalnie grama żadnego tuszu do rzęs. No i tutaj powolutku już przechodzimy do malowania. Jak widzicie, ja nakładam ten tusz bardzo powolutku, jakoś mam obawy zawsze do tego, że się jakoś bodnę w oko. Chciałam Wam powiedzieć jeszcze o obietnicach producenta, jakie są. Otóż producent nam obiecuje właśnie efekt tight lining, który ma polegać na tym, że właśnie zagęszczamy sobie rzęsy u nasady, dzięki temu wydobywając oko. Prócz tego też producent obiecuje nam objętość spektakularną, także akurat może moje rzęsy nie są najlepszym przykładem na to, natomiast myślę, że troszeczkę dłuższe rzęsy byłyby bardziej wyeksponowane. No i też bardzo mi się podoba to, jak właśnie ten tusz podkreśla dolną linię rzęs, a ostatnią obietnicą producenta jest to, że tusz ten ma właśnie tak ładnie rozczesywać rzęsy od nasady aż po same końce. Więc już do Was należy ocenienie, jak to wygląda. I tak wygląda skończony makijaż z rzęsami. Tak jak mogłyście widzieć przed chwileczką w zbliżeniach, nawet nieźle sobie ten tusz poradził z moimi kaprawymi rzęsami. Wyglądają one, tak jak wspomniałam, dość dziennie i jednak to oko jest wydobyte i dodatkowo dzięki temu, że właśnie ten tusz jest czarny, to efekt tight line, czyli podkreślenia, zagęszczenia tej górnej linii wodnej, górnej linii rzęs jest, taki bym powiedziała, dość nasycony. Jeżeli chodzi o odniesienie się do obietnic producenta, o których wspomniałam w momencie, kiedy te rzęsy tuszowałam, czyli do tego, aby właśnie osiągnąć efekt tight line, osiągnąć efekt objętości i takiego rozproszenia rzęs od nasady po same końce, no to muszę przyznać, że może na moich rzęsach nie jest to takie spektakularne, ale widziałam też i testy u innych osób i zdecydowanie, jeżeli ktoś ma dłuższe rzęsy, które można bardziej wyeksponować, to w rzeczywistości ten efekt właśnie taki jest. U mnie, powiedziałabym, jest efekt dość przyzwoity i jeżeli macie krótkie rzęsy, a zależy Wam na takim efekcie, jaki ja osiągnęłam, czyli takim, mówię, efekcie podkreślenia, spojrzenia, zagęszczenia troszeczkę rzęsek, wyczesania ich i nadania głębi swojemu spojrzeniu, to zdecydowanie efekt taki osiągniecie. Dlatego też ja ten test w skali od 1 do 5 oceniam na
5, dlatego że mówię, tutaj jeszcze jest taki aspekt tego, jakie rzęsy malujemy, ale generalnie powiem szczerze, jestem miło zaskoczona i chyba się polubię na dłużej z tym tuszem. Jeżeli chodzi o samą pracę z tą szczoteczką, to powiedziałabym, że nie jest to w ogóle uciążliwe, to, że ona jest inna niż dotychczas nam znane modele, też nie sprawia kłopotu. Minusy, jakich się dopatrzyłam, to to, że szczoteczka ta zbiera dość sporo tuszu. No i jeszcze kolejna kwestia taka, że ja osobiście radzę odrobinkę poczekać czasu, chwileczkę, jak wyciągniecie tą szczoteczkę namoczoną w samym tuszu, tak żeby ten tusz niejako troszeczkę na tej szczoteczce przesechł. Jakkolwiek absurdalnie brzmi ta rada, tak ja polecam to zrobić, ponieważ w przeciwnym razie możecie sobie zrobić naprawdę dość sporo plam na powiekach, po prostu hacząc tym tuszem, a jednak jest go dość sporo właśnie w momencie, kiedy go wyciągamy z opakowania. I jeszcze jedna rzecz, której się dopatrzyłam, która dla mnie jest minusem, ale też wiem, że może być plusem dla wielu z Was, to to, że tusz ten bardzo szybko zastyga. Może to być minus, ponieważ właśnie przy nakładaniu drugiej warstwy tusz ten już nie jest plastyczny. Te rzęsy są dość, tak jakbym powiedziała, twarde, więc ciężko się pracuje z drugą warstwą, ale da się to ogarnąć. Ja zalecam również użycie jednorazowej szczoteczki do rozczesywania rzęs w celu przeczesania ich na sam koniec, kiedy już Wasze rzęsy są gotowe i być może w niektórych miejscach Wam się posklejały. Szczególną uwagę zwróciłabym na to, jak ładnie tusz ten podkreśla dolną linię rzęs i jak ładnie pogłębia dzięki temu właśnie nasze spojrzenie. Koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli ten filmik i ten test przypadł Wam do gustu i dajcie znać, czy przekonałam Was do tego, żeby zakupić ten tusz, czy może jednak stwierdzacie, że to nie produkt dla Was. I teraz rzecz, na którą pewnie czekałyście wszystkie. Otóż jeden z tych tuszy właśnie będzie dla Was. Jedynym zadaniem Waszym, aby ten tusz wygrać i przetestować na swoich pięknych rzęsach, jest to, aby odpowiedzieć na króciutkie pytanie, co dla Ciebie znaczy mieć hipnotyzujące spojrzenie. Na Wasze odpowiedzi czekam przez 2 tygodnie i jeżeli chodzi o warunki szczegółowe tego rozdania, to jak zawsze znajdziecie je w opisie pod tym filmem, także koniecznie tam zajrzyjcie, ponieważ tylko i wyłącznie spełnienie wszystkich warunków tego regulaminu Was jakby upoważnia do wygranej, do wzięcia udziału w tym konkursie. Także serdecznie Was zachęcam do szczegółowego zapoznania się z regulaminem tego konkursu. A ja nie mogę się doczekać Waszych odpowiedzi, które z całą pewnością będą kreatywne jak zawsze. Czekam na Wasze odpowiedzi przez 2 tygodnie od momentu, kiedy ogłoszę ten konkurs. Także miejcie się na baczności i przestrzegajcie zasad regulaminu oraz wszelkich terminów. Dzisiaj dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i zapraszam Was do następnych filmików. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was i ślę Wam moc pozytywnej energii, tak jak zawsze. Pa!